wybudowano hutę, to również był ten zaczyn, że no jak już jest plastik, to musi mieć tą pracownię. I na początku były to osiedle hutnicze, szkolne, duży budynek na centrum C, na centrum D. W większości tych wszystkich budynkach, w najwyższych kondygnacjach były pracownie. Spotykamy się dziś w Galerii Hutosztuki po to, aby dowiedzieć się więcej na temat artystów i dzieł sztuki, które powstawały w Nowej Hucie od zasadzie początków jej istnienia aż do dziś. Na początku ci wszyscy plastycy, jak dostawali mieszkania, to dostawali mieszkania wspólne. Że na przykład jak było mieszkanie, gdzie były 4 pokoje, jedna kuchnia i jedna łazienka, to po jednej stronie mieszkała jedna rodzina plastyków, po drugiej stronie mieszkała druga rodzina plastyków. Wydarzenie, które dzisiaj odbywa się w Galerii Huta Sztuki, to jedno z ostatnich wydarzeń tygodnia galeryjnego Crackers. I jest to wydarzenie, podczas którego można uczestniczyć w zasadzie setkach spotkań, warsztatów. My może teraz pójdziemy do pracowni Loli Styryńskiej. To jest pracownia, która jest pracownią z zasobów miejskich. Jak mówiłam, w latach 70. tych pracowni było około 100, a teraz w zasobach miejskich. I tak, takich pracowni, które miasto dysponuje. Zgadnijcie, ile jest? 12. 9. Tutaj na studiach, nigdy w życiu nie byłam w Nowej Hucie. Wiedziałam, że jest jakiś entek, jakieś tam wystawy, różne historie, wiedziałam, że jakiś kombinat, ale nigdy w życiu moja noga tu nie postała, bo słyszałam po prostu historię niesłożone o latających nożach. No i dostałam listę taką na kartce A4 wydrukowaną pracowni, o której się mogę starać. Wybrałam tą pracownię. No i rozpoczął się taki bardzo nieśmiały etap przyjeżdżania do huty. Ale później okazało się, że tu jest całkiem fajnie, że ten osiedle kolorowe się jest bardzo ciekawe, że tu jest przedszkole, tu jest wszystko szkoła, mogę zrobić w warzywniaku zakupy, nie tylko na kleparzu. Czy znasz tutaj artystów, którzy mają jeszcze tu pracownię wokół właśnie ciebie? Właśnie nie znam za bardzo. Wiem, że te pracownie są, ale to są głównie osoby z jakby generacji tej starszej. No, dziękuję wam bardzo i dziękuję. Zbiera na wakacyjny wyjazd podopiecznych. Każdy na wakacje zasługuje. My co roku staramy się organizować dla naszych podopiecznych wakacyjne wypady, tak by wspólnie mogli odpocząć, by rodzice też mogli odpocząć. Od kilku miesięcy wykonywaliśmy takie ozdoby wielkanocne, jajeczka, baranki, kurczaczki, kurki. I postanowiliśmy, proszę, i postanowiliśmy to sprzedawać i w ten sposób zarobić na remont naszego klubu, ponieważ trzeba go od czasu do czasu pomalować, odświeżyć, ponaprawiać jakieś takie zużyte sprzęty. Bye.
chyba wzięła się stąd, że jestem wujkiem od zadań specjalnych i trzeba było od kilku lat coś organizować dzieciom, a to Śmingus, Dęgos, a to Mikołaj. Znalazło się grono wspaniałych sąsiadów, którzy pomogli mi w organizacji tej imprezy. I zobaczcie, ile osób przyszło, ile osób chce spędzić tego Śmingusa ze sobą, lejąc się. Projekt Nowochucianie zorganizował tę imprezę, ale mieliśmy ze sobą wspaniałych ludzi. Wspólne czyżyny, czyżyny subiektywnie, klub 303, animator imprez, wodociągi miasta Krakowa i oczywiście straż pożarna jednostki pożarniczej z Nowej Huty.